Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w Łodzi jest metropolita lwowski, sekretarz dwóch papieży, ojca świętego Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Szczęść Boże, księże arcybiskupie. Szczęść Boże. Za kilka dni w naszym mieście, w naszej diecezji, będziemy obchodzić 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II. Wtedy on też udzielił pierwszej komunii świętej tutaj łódzkim dzieciom. Proszę powiedzieć, jak ksiądz arcybiskup i jak papież przeżywaliście to wydarzenie? Tak, Ojciec Święty zawsze podkreślał wielką wartość Eucharystii. Tą Eucharystię celebrował z wielkim pietyzmem, z wielką pobożnością. Kiedy zapraszał gości do swojej kaplicy, kapłanów, oni wszyscy byli zawsze zauroczeni i zdumieni tą wielką taką godnością, wielką powagą i można powiedzieć świętością Jana Pawła II podczas tej Eucharystii. I wiele czasu spędzał każdego dnia także w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, bo to była wtedy jego rozmowa taka intymna z Panem Jezusem. I tę Eucharystię zawsze celebrował właśnie też we wspólnocie. I dlatego, kiedy podróżował podczas swoich podróży apostolskich, nigdy nie brakowało także Eucharystii. A tym bardziej cieszył się, kiedy tę Eucharystię mógł udzielić najmłodszym, tym małym dzieciom tej pierwszej Komunii Świętej, bo wiedział, że to jest wielki dla nich dar, że jest to dla nich wielka łaska, bo do tego momentu będą mogli z Jezusem iść śmiało przez życie. Czy papież Jan Paweł II był mistykiem? Ojciec Święty był wielkim teologiem, ale był przede wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy. Często widziałem go w kaplicy zatopionego w swojej modlitwie, w swoich medytacjach. Była to szczególna rozmowa z Panem Bogiem. Jemu w czasie modlitwy nie przeszkadzało nikt i nic. I to mogli zauważyć wszyscy. Ci, którzy przychodzili na poranną mszę świętą do kaplicy prywatnej Ojca Świętego, mogli to zauważyć wszyscy wierzący, kiedy przychodzili na mszę świętą przy tych publicznych, wielkich celebracjach, a w sposób szczególny obsługa liturgiczna, klerycy. Po mszy świętej, kiedy Ojciec Święty przychodził do zakrystii, również długo jeszcze trwał w dziękczynieniu. I to było takie wielkie jego zatopienie z Panem Bogiem. I myślę, że codzienne takie życie, codzienny, cały można powiedzieć dzień, to była wielka medytacja, to było ciągle chodzenie w obecności Pana Boga. Udzielił ksiądz wywiadu, dzięki czemu też powstała książka Najbardziej lubił wtorki. Tak więc chciałabym zapytać, co było wyjątkowego w tych wtorkach? Ten tytuł był, aby zachęcić czytelnika do przeczytania tej książki. Wtorki to był dzień wolny dla Ojca Świętego. Nie miał oficjalnych audiencji, więc mógł sobie więcej czasu przeznaczyć na pisanie swoich listów, swoich homilii, a także raz w miesiącu starał się wyjechać poza Watykan, najczęściej w góry Abruzzo. Był to dla niego taki wypoczynek i nabranie sił fizycznych i duchowych. Jaka atmosfera panowała w domu papieża? Tak jak każdy inny kapłan, zawsze z wielkim taką ciekawością, podziwem spoglądaliśmy na pałac apostolski, na te okna, w których Ojciec Święty mieszkał i żył. I kiedy miałem to szczęście zostać właśnie sekretarzem Ojca Świętego, byłem taki troszeczkę może zaniepokojony, czy podołam swoich obowiązkom, bo Ojciec Święty także i dla mnie, dla nas kapłanów, był wyjątkową osobą. Ale można powiedzieć, już po pierwszym dniu pobytu Ojca Świętego te wszystkie obawy, lęki, strach minęły, bo spotkałem człowieka. Ojciec Święty był bardzo takim bezpośredni, bardzo taki życzliwy, ojcowski. Nigdy jakoś nie unosił się złością, czy gniewem, czy pośpiechem. Bardzo życzliwie zawsze przyjmował wszystkie nasze uwagi. Była najlepsza współpraca w moim życiu podczas właśnie posługi i bycia sekretarzem u świętego Jana Pawła II. Tak, w nawiązaniu do obecnej sytuacji, jednym z pragnień Ojca Świętego Jana Pawła II było pragnienie pielgrzymowania do Rosji. Dlaczego nie doszło do tej pielgrzymki?
Tak, Ojciec Święty dobrze znał Europę, dobrze znał komunizm, dobrze znał Związek Radziecki i tak bardzo chciał, aby ci ludzie tam żyjący również mogli cieszyć się wolnością, tą wolnością także i religijną. I tak bardzo chciał, aby dotrzeć do tych krajów, które bardzo ucierpiały podczas komunizmu. U siebie w swoim biurze, w swoim studium miał Matkę Boską Kazańską, z którą był bardzo związany, której powierzał swoją posługę, a także tę swoją misję i tą chęć pielgrzymki właśnie do Rosji. I tą ikonę kazańską nawet zabierał podczas swoich podróży apostolskich, kiedy udało się także do Castel Gandolfo. Jednak nie otrzymał tej łaski. O to się modlił, o to zabiegał. Często już były obiecywane takie spotkania z patriarchą Moskwy, ale także pielgrzymka do Rosji. Jednak nie spełniło się to jego pragnienie i pewnego razu na audiencji generalnej tę ikonę Matki Boskiej Kazańskiej przekazał do Rosji. Ale doszło do spotkania z Putinem w 2003 roku. Co wtedy tam się działo? To znaczy, o czym rozmawiał Ojciec Święty z Putinem? Tak, Ojciec Święty wyrażał również bezpośrednio swoje takie życzenie do głowy państwa Rosji. I pamiętam, Ojciec Święty wtedy powiedział, że Putin odpowiedział, że Rosja jeszcze nie jest gotowa, aby przyjąć Ojca Świętego. Ale pamiętam ten gest właśnie ucałowania tej ikony Matki Boskiej Kazańskiej przez prezydenta Putina, która właśnie była także obecna na tej oficjalnej audiencji. Wiele Łodzian, wiele Polaków miało okazję spotkać się z papieżem, z Janem Pawłem II. Czy wspomina ksiądz jakieś szczególne refleksje, doświadczenia tych osób, coś co zapadło księdzu arcybiskupowi w pamięć? Tak, to były piękne przeżycia. Miałem to szczęście towarzyszyć Ojcu Świętemu podczas jego podróży apostolskich, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy potrzebował tej już takiej szczególnej troski i pomocy. I to były dla mnie także niesamowite przeżycia, bo widziałem właśnie, jak wierni, to niezależności od wieku, od tych najmłodszych do tych najstarszych, jak czekali na spotkanie z papieżem, jaka wielka radość była w ich oczach, kiedy obok nich przejeżdżał. I często właśnie widziałem takie zachowanie, że popatrzył na mnie, spojrzał na mnie. To była wielka radość u tych ludzi, a przede wszystkim to błogosławieństwo, spotkanie z Piotrem naszych czasów, a zwłaszcza Jan Paweł II, który miał tę szczególną łaskę od Boga i tą pięknością i tą świętością Piotra promieniował i ona udzielała się każdemu spotkanemu po drodze. Ja niestety już tak nie pamiętam papieża Jana Pawła II, ale bardzo się cieszę, że mogłam rozmawiać z księdzem arcybiskupem, więc bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również Państwu.